tym odcinku zobaczycie dwóch geriatryków, którzy poszli, czy w zasadzie idą, na poszukiwanie kamieni. I wcale nie mówimy o kamieniach nerkowych. Dokładnie. Zobaczcie, oglądajcie dalej. A to Marek bierzemy do schronu do siebie. To dźwigaj. Proszę, później, po filmie. Jak będziemy wracać. No to idzie. Jak myślicie, gdzie my jesteśmy? Jak widzicie, w lesie. W środku lasu kolega tutaj trzyma artefakt, który pokazuje nam jeszcze ile? 450 metrów do miejsca, do którego dzisiaj idziemy. A co to za miejsce, panie Marku? No, bardzo ciekawe, po niemieckie. No, jak już tak kolega mówi, to zobaczymy, co u niego znaczy bardzo ciekawe. Po niemieckie, nawet rzekłbym staroniemieckie. Starogermańskie. No, kieruj się na wschód. Zmieniło się tam coś? No, nadal trzeba iść tam. No to idziemy. O tym, że znajdujemy się już niedaleko, świadczy ta przygotowana przez Lasy Państwowe strzałka, widzicie? No i tam trzeba będzie iść. Wybraliśmy się dzisiaj po raz kolejny w kędzierzyńskie lasy, żeby pokazać wam, czy fajne miejsce. Zobaczymy, jak dotrzemy na miejsce, do którego mamy jakieś 1,5 km tą właśnie taką mokrą, wilgotną ścieżką. Są to pozostałości dawnego zameczku myśliwskiego, przy którym podobno znajdują się tajemnicze starogermańskie runy, czyli symbole na skałach. Podejdziemy, zobaczymy, o ile je znajdziemy. To co tak tupie, to kolega. Nie tupie, tupie. To znaczy, że kolega jest w tle. Tak. Panie Marku, co to są za fundamenty, postumenty, pozostałości? Pan za karę odpowie. Za karę. Podobno po jakiejś wieży obserwacyjnej. Zobaczymy. Niemieckiej. Na internecie. Tak. Jakie stare zdjęcia. Nie spodziewaliśmy się, że to jeszcze będzie, ale jak widzicie, kawał betonu jest. Betonu z mchem, ze stalą. Ile mamy tych punktów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wieża obserwacyjna niemiecka z racji bezpośredniej odległości z byłymi obozami pracy w Kędzierzynie, Koźlu. A tak jest ten, tak wygląda ten, co tam hałasuje. Jeżeli chodzi o ten kamień, to jak widzicie, one są doskonale widoczne. Tutaj mam jedną. Tutaj mamy drugą, natomiast tu mamy mniejszy kamień, na której również jest. Panie Marku, pan pokaże palcem, chociaż nieładnie palcem pokazywać. Że palcem widać tu strzałkę. Fajnie by było, jakby kolega jeszcze cienia nie robił, no ale... No, kolega albo sobie, jedno, albo drugie. Kolega stanie z tego, w tym miejscu, tak, proszę. I teraz pokażę jeszcze raz. Palcem jeszcze raz pokazuję. Tak. I tu. Strzałka. Że mamy iść w górę. Ale że gdzie tu? Ale że tam. No dobra. Szukaj skarbu.
Jeżeli wam się zakręci w głowie, to pamiętajcie, że jest to wina kolegi. Nagrywa się. To dobrze. Słuchajcie, możecie zastanawiać się, po cholerę żeśmy was zabrali do środka lasu bukowego, zresztą bardzo ładnego, w okolicy Kędzierzyna Koźla, no po to, żeby wam pokazać te oto nawiedzone, opuszczone miejsce okultystyczne, które powstało cholera wie kiedy. Datują je na 1917-19, no bo wtedy istniało takie towarzystwo okultystyczne jak Ture. W każdym bądź razie tutaj posługując się, słuchajcie, Facebookiem i stroną tajemnicza Opolszczyzna, w ich wpisie z 7 listopada 2018 roku mamy tak. Słuchajcie, będę czytał się, proszę nie śmiać. Udaję mądrego. Tajemnicze runy w lesie. Mało kto wie, że na terenie byłego zameczku Dąbrowa znajduje się kamienie runiczne. Skąd pochodzą, kto je tam rozmieścił, tego niestety się nie dowiemy. Jako ciekawostka pozostaje nam rozwiązać znaczenie run. Patrząc na zdjęcie dwóch run kamieni, jeden od lewej, pierwszy od lewej, znajduje się piorun zwany runa Sovello lub Sovillo. Jest to 16 runa Futharku. Odpowiada ona literze S, czyli to tutaj, o. Nazwa tej runy oznacza słońce. O, to. Widzicie? Mimo, że robię cień, zasłaniając wam to słońce, no to tu mamy to słońce, o tu, tak? Pod nią znajduje się, no i teraz słuchajcie, musiałbym przejść tą stronę. Słuchajcie, jestem mądry, bo tutaj doczytuję, prawda, więc tutaj, żeby nie było. Pod nią znajduje się zakrzywiona swastyka, która oznacza element niemieckiego towarzystwa okultystycznego Thule. To mamy tyle, jeżeli chodzi o to. Możemy na Wikipedii znaleźć, co to jest to towarzystwo tu. Natomiast na drugim kamieniu mamy to, co kolega wam pokazywał jakiś czas temu. Drugi kamień runiczny obrazuje strzałkę w górę, czyli tutaj. Jak widzicie, jest to runa Tivas lub Teivas. Jest to 17 runa w Futharku. Odpowiada ona literze T. Dalej piszą, że trzeci kamień zostaje zagadką, ponieważ jest przewrócony. Wystarczy czterech chłopacz, tam pięciu kawałek dechy i go podnieść, także tutaj wiecie. Jak się nie chce, no to tak to potem jest. Co one mają wspólnego z okultyzmem? Nie mamy pojęcia, ale fajnie to wygląda i postanowiliśmy wam to pokazać. A my teraz będziemy dymać 2 kilometry do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód. A wy sobie poczytajcie o tym miejscu, bo warto. Złowieszczy śmiech. A ty właśnie, panie Marku, ja słyszałem coś. Co? Ty powiedz wszystkim, nie? Co ci lekarz? Co ci lekarz zapisał na wiatr, bo ostatnio byłeś? Bo ja słyszałem, że latawiec. Nie słyszałem o tym.